Cześć, witajcie. Przygotowałem dzisiaj dla was test nowego mitycznego miecza, Niszczyciela Króla Burzy. Ale nie tylko, bo dodatkowo do tego stworzyłem dla was super build, który będzie fajnie działał na misjach o mocy 140. Zaczynając od miecza, perki jakie na nim ustawiłem. Nie jest to nic nowego, dwa razy obrażenia krytyczne, żywioł, energia, raz szybkość ataku i raz modyfikator. Co wyróżnia ten miecz spośród innych, to to, że posiada dwa silne ataki. Pierwsze, jeżeli nasza postać znajduje się w powietrzu, działa to tak samo jak widmowe ostrze, doskakujemy do przeciwnika i zadajemy obrażenia. Jeżeli nasza postać znajduje się na ziemi i po nastakowaniu, bo każdy nasz jeden zwykły atak stakuje tą broń aż do 7 razy, wystrzeliwuje taką falę energii, która zadaje 245% obrażeń od broni i ona się tak fajnie rozszerza. Zaraz to zobaczycie na filmie. Ogólnie miecz jest na pewno top 1 teraz. Nie ma nic lepszego w chwili obecnej na pod ninjów czy innych bohaterów walczących w zwarciu. I słuchajcie, przechodząc do buildu, mam dla was propozycję. Jest to bagienny rycerz z profitem nieziemski smakołyk, który nam zwiększa obrażenia zadawanym gielnym potworom o 42%, zależne od naszego procentowego ubytku zdrowia. I dlatego go ustawiłem na głównym, ponieważ ma ten dodatkowy perk jeszcze, że walcząc na blisko z przeciwnikiem, jeżeli otrzymamy jakiekolwiek obrażenia, to mamy 45% szans na wypuszczenie zjawy, która zadaje tam 62 punkty bazowych obrażeń. Czas odnowienia to 1,5 sekundy, więc jest to perfekcyjna postać do właśnie walki w zwarciu. Profit drużynowy, jaki tutaj proponuję, to oczywiście na wysokie misje napad nostalgii. Tutaj nic nowego oczywiście. Dalej lecimy pazury jaszczura od Paleoluny i skóra jaszczura. Pazury jaszczura oczywiście przy maksymalnej ilości zdrowia zwiększamy obrażenia od mieczy. Jest to bardzo przydatne, jeżeli mamy pełne zdrowie, bo tutaj dalej mamy profit z głębin, czyli jeżeli mamy mało zdrowia, tak samo mamy zwiększone obrażenia o 44%. I to się fajnie właśnie będzie kombowało przy tym mieczyku. Będziemy bardzo mogli szybko w jednym momencie się uleczyć do wysokiej wartości zdrowia. Dalej lecimy survivalista. Każdy zabity przywraca nam ileś tam zdrowia. I najważniejsza w sumie osoba w naszej drużynie, czyli Iza Arletta, która zwiększa nam kradzież życia w zwarciu o maksymalne 15% zależne od ubytku zdrowia. Także to było na tyle. Ten build testowałem około 3 dni i uważam, że jest mega, mega dobry. Zaraz zobaczycie zresztą na mapie, także jeżeli ktoś jeszcze chciałby wesprzeć mnie w sklepie, to zachęcam. Tutaj mój kodzik widnieje na ekranie. Także widzimy się na mapie i do zobaczenia, cześć. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już w grze. Ja sobie pozwoliłem odpalić pylon na HP. Także pokażę wam teraz, jak to fajnie będzie działać. Zwykłe ataki nas oczywiście też leczą. Możemy sobie tutaj na spokojnie pochodzić. W momencie, kiedy mamy trochę mniej zdrowia, prawy przycisk myszy i uleczenie. Obrażenia może nie są najlepsze, bo mamy za mało DPS-ów w oddziale, ale za to w zamian dostajemy za to mega dobrą przeżywajkę na tych naprawdę wysokich misjach. Widzicie, mieczek się świeci, jest teraz nastokowany, to jakiś obóz. Mamy dwa obozy, w sumie to zrobię te dwa obozy. O, dawać, dawać. Do tego sobie można doskoczyć oczywiście do blastera. I wszyscy. Zniszczenie, no praktycznie to HP mi nie schodzi. Chyba że będę stał w tych osach. Ale zaraz wam pokażę, jak fajnie się uleczę z tego.
lecimy dalej. Oczywiście gramy żołnierze, możemy się wspomóc okrzykiem bojowym, bo on akurat posiada. Dodatkowo jedyny minus, jaki tutaj widzę, to właśnie brak jakiejkolwiek mobilności poza tym prawym przyciskiem z miecza, poza tym doskokiem. Już uleczenie do fulla, blaster na strzał, drugi blaster, cięcie. A jesteśmy na full HP, 140. Jestem solo, nie mam żadnych premii od ekipy. Także zazwyczaj gramy w ekipy i te premie będą naprawdę większe. Bo tutaj praktycznie nie będzie co zbierać z nich. A problem oczywiście z tarczownikami, jak to zwykle bywa przy walce wręcz. To nic nowego. Dobra, teraz ty. No i okej. Mamy duży obozik zrobiony. Także to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podoba to, co wam tutaj zaproponowałem. Zostawcie łapkę, subskrypcję, jeżeli nie macie. I trzymajcie się do następnego testu. Cześć.